I try to make you stay, but I guess my love wasn't enough. Was it me or was it you, love? 'Cause I'm dying to know. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabieram was do Wrocławia. Teraz już tylko po śniadaniu nakładam sobie krem z SPF-em na buzię i lecę do samochodu. Was he really just a friend? I już sobie jedziemy. W ogóle wam nie mówiłam, ale oprócz tego, że jedziemy do Wrocławia, tam mamy nagrania dla pewnej marki kosmetycznej, którą za niedługo na vlogu poznacie, zobaczycie, to później jedziemy w góry, można powiedzieć w sumie. Jedziemy do Szklarskiej Poręby i tam zostajemy na cały weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, no i niedziela wieczorem wracamy. Mamy na dachu na samochodzie rowery, jadą z nami i troszkę pojeździmy, a wieczorem ktoś do nas jeszcze dojedzie. Trzy osoby, może niektórzy się domyślają, pewnie się domyślacie, kto to może być, co to mogą być te trzy osoby, bo w sumie no chyba łatwo, nie? Kacper zgadnąć. Lukancia i Szarlotka. Tak, na rowerze będą jeździć z nami. Szarlotka już ma swój rower. Nie, no nie. Ale no, zobaczycie. A teraz jedziemy, mamy być na miejscu na 10:30, nawigacja pokazuje nam, że spokojnie będziemy, także fajnie. W ogóle zobaczcie na mój telefon, nie upadł mi ani razu, odkąd mam nową szybkę, mam ją, nie wiem, z 2 tygodnie i zobaczcie, jaka jest cała na boku pokruszona. Masakra. Jestem załamana, jak ten telefon wygląda i aż żałuję, że nie wymieniłam sobie szybki przed wyjazdem. Bo przyklejam sobie sama, kupuję sobie sama i zobaczcie. Myszko, pokaż, jaką masz piękną tapetę. A tapetę mam piękną. Taką tapetę możecie mieć tylko i wyłącznie kupując case'a w Wowka. Oczywiście, że tak. Gdzie jesteśmy i co robimy, Klaudusiu? Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale jak stoimy gdzie? Na bramkach. No to na bramkach gdzie? We Wrocławiu? No, super. Super! Super, gratuluję! Dziękuję! Proszę! Jedziemy, już mi się jakoś duży ta droga. Gorzej mi się jeździ niż do Warszawy, jakoś nie wiem. Klaudusiu, bo jedziemy 120 na godzinę, bo mamy na dachu te rowery. To dlatego. Ale tak jakoś nie chodzi o, w ogóle o czas, no bo w sumie nie jedziemy długo. Patrz, jak stoimy. Możecie zobaczyć, wszystko czerwone. Niestety. Czerwone. I burę. Chodź ze mną na górę, na górę. Co ty śpiewasz? Nawet tego nie znam. Nie znasz tego? Co ty? Nie, dziewczyny nie. Na pewno znają. Napiszcie dziewczyny w komentarzu, czy znacie. Czerwone i burę? Szare i burę ja znam, ale nie czerwone. Szare i burę? Czerwone? Sprawdzę. Nie wiem, o co chodzi. Sprawdzę. Taycan, patrzcie. Ej, patrzcie, dziewczyny. O! Elektryczne Porsche, patrz, to białe. Serio, mega rzadkość. Zobaczcie, tam w oddali, daleko, daleko widać już Sky Tower. I my tam w tym Sky Towerze byliśmy. Jeśli jesteście dłużej na moim kanale, to w grudniu wrzuciliśmy vloga właśnie z chyba 2 dni tam byliśmy? Dwie noce, trzy dni, dwie noce właśnie w jednym z apartamentów w Sky Towerze na piętrze 36 albo 8 czy 40? Ale tak mega, ja chyba nie przyszedł. Mega wysoko, no i właśnie na vlogu pokazywaliśmy wam wtedy, jak to wszystko cała wygląda, apartament i widok w ogóle, wow. Więc wrzucę wam film, postaram się tutaj do kart, a jak nie będzie teraz na karcie, to w opisie filmu. On chyba był dodany jakoś przed Sylwestrem, tak mi się wydaje. No. I dojechaliśmy, jesteśmy dzisiaj na planie z Goszem, będę dzisiaj nagrywała tutorial na kanał Gosza i postaram się wam co nieco pokazać z planu. Was it real or just pretend? Pierwsza część nagrań już za mną. Teraz mam chwilkę przerwy na przekąszenie czegoś, napicie się kawki i zaraz wracam na plan z resztą dziewczyn. Was it really just a friend? Proszę bardzo, oto gwiazda Klaudia. Przyszłam tutaj, wam powiedziałam, napić się tutaj kawy, będę mówiła dość głośno, chociaż nie wiem, czy muzyki za bardzo nie słychać. Napiliśmy się kawki i zaraz ja wracam na plan. Mam troszkę jeszcze części odcinka do nagrania.
Niedługo będziecie mogli ten odcinek zobaczyć na kanale Gosze na YouTubie. I jeśli chodzi o to, co działo się w trakcie, to nie chciałam wam za bardzo pokazywać, bo nie mogłam za dużo wam powiedzieć premierowo, więc widzieliście backstage, troszkę planu, no ale więcej będzie na początku września na YouTubie. A my z Katrem teraz po planie jemy obiad i jedziemy do Szklarskiej Poręby i już tam będziemy się byczyć w hotelu. Mamy rowery, tak jak wam powiedziałam. Ale dlaczego będziemy się byczyć? Dlatego, że teraz właśnie bardzo ciężko pracujemy. Kasper, ty nigdy nie pracujesz na planach ciężko. Ja sobie siedzę właśnie ciężko pracując z bardzo ładnym widoczkiem. Ale będzie mieć fajną miniaturkę, dawaj, pokaż nas. Jest bardzo fajnym widoczkiem, tutaj ciężko po prostu pracuję. No, ale Kasper ma tak zawsze na planach, słuchajcie. Jak jesteśmy gdzieś na planie, czy z Maybelline, czy z jakimiś innymi filmami, to Kasper, komputerek, kawka, jedzonko. Jakiś catering często jest na planie, jest smaczny. Kasper, lubisz to jeszcze cateringu? Robię błąd, tak, lubię przy cateringu, robię błąd, przepraszam was, gdyż patrzę się obok, a teraz już się patrzę do środka. I przepraszam was za to bardzo serdecznie. Klaudio, oddam ci już tego vloga. No, ja zmykam na plan. Klaudia idzie, pokażę wam coś, albo wam nie pokażę. Nie wiem, czy pokażę. Bo nie wiem, czy będę mogła coś pokazać. Ja bym wam pokazał, ale ja pokazywałem, jak byłem mały, teraz się wstydzę. Jesteś głupi. Dobrze, ja cię nie znam, jak byłeś mały. Ej, Kasper, co ty wykazywałeś, jak byłeś mały? Główku. Word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? I słuchajcie, oficjalnie koniec planu. Troszkę się przedłużyło, bo około godzinkę dłużej nam zajęło nagranie wszystkiego, ale jesteśmy wolni, jestem wolna. Jesteśmy też szybcy, myszko. Pamiętaj. No tak, jedziemy już prosto do Szklarskiej Poręby. Także fajnie, cieszę się bardzo. Trochę mnie zaczyna boleć brzuch na babskie sprawy. Mam nadzieję, że nie dostanę tego dzisiaj, bo chciałabym sobie troszkę skorzystać z basenu, a w ten pierwszy dzień to wiecie, ciężko. Nawet z zabezpieczeniem, że tak powiem. Więc trzymajmy kciuki, że to nie wydarzy się dzisiaj. I słuchajcie, zatrzymaliśmy się w najlepszej restauracji ever. Ja nienawidzę serio maka i to jest dla mnie totalny przymus, ale Kajtur jest głodny, a za 2 godziny będziemy na miejscu, więc zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. Ja wzięłam sweet for you z Liptonem, jakiegoś tam burgera, zwerdzeliśmy sobie jakiegoś tam burgera z frytkami i czekamy na jedzenie. Zjemy, no i jedziemy dalej, bo mamy 2 godziny drogi, tak jak powiedziałam. Będzie na miejscu obiad, kolacja, no ale te 2 godziny, no moglibyśmy zgłodnić, także czekamy na jedzonko. Ej, to jest pierwszy cheeseburger Klaudii, w ogóle to jest pierwszy burger Klaudii w maku? W nie, życiu. No nie, no pierwszy w maku, nie. Kurczę, burgera i chickera jadłam nieraz. Ale cheeseburgera jest pierwszy raz w życiu? Tak, cheeseburgera jem pierwszy raz w życiu. I co sądzisz? Jak dla mnie masakra jakaś, w ogóle nie ma nic zielonego, to jest sam ser i mięso, nawet jest to takie suche. Miele to po prostu jak kanapka, nie wiem, z serem. Mi tu brakuje, nie wiem, jakichś warzyw, wiecie, takiego jakiegoś uczucia chrupkości, nie wiem, zielonej sałaty albo jakiegoś pomidora. Tu nie ma nic. No, taki kapeć po prostu. Jest zmarzczony. No nic fajnego dla mnie. My heart is breaking up inside. Can't believe I love to die. Yes, it's out of my control. Słonię się przed słońcem. Co robisz? Osłaniam się przed słońcem. Aha. No co? No strasznie raźnie akurat tak jedziemy, że zobaczcie. A nie całą drogę, tak? Próbowałam się podwyższyć na fotelu. Jestem najwyżej jak się da i nie sięga mi to. No to weź sobie do przodu ten. Nie sięga. Ale do przodu oparcie. A, no dobra. No, ale wiecie, po prostu nie chcę, żeby mi się twarz opaliła, a nakładałam SPF w trakcie malowania, czyli zapewne już nie działa, także... Mamy pół godziny. Osłaniam się tak tutaj moją kurteczką. No, Kacer mówi, że mamy już tylko pół godziny drogi, także super. Idziemy dzisiaj na basen? Nie wiem, czy jest otwarty jeszcze. Tak. Nie wiadomo do której, ale chciałabym, jak będzie otwarty. Ale pójdziemy zjeść jakąś bardzo drobną kolację. No drobno, bardzo drobno, bo Kasper, słuchajcie, nie pokazał oczywiście tego już na vlogu, ale dopalił sobie jeszcze McFlare'em po burgerkach. Nie Kacper, tylko Kacper i Klaudia. Nie, wziąłem dwie łyżki. Nie, wziąłem dwie łyżki, mnie bolą zęby od Klaudia tego. Klaudia zjadła więcej i powiedziała, że wziąłem tylko... Powiedziałeś, że McFlare'a... Że McFlare'a... Zjadłaś więcej niż dwie. Co ty pierdzielisz? Oczywiście. Więcej niż ty? Klaudia, nie, więcej niż dwie. Więcej niż dwie łyżki.
Na pewno zjadłaś więcej niż dwie. I Klaudia mi powiedziała, że ja tego McFlara dla siebie kupiłem, a to nieprawda. Bo wziąłem z Lionem, a normalnie zjadłem z KitKatem i z czekoladą. A wziąłem bez sosu czekoladowego. A wiecie co? To Kacer chyba mnie po prostu jeszcze nie zna, a zna mnie ponad 6 lat i chyba nie wie, że ja nie lubię McFlarów. A jedyne McFlary, które lubię, to z ciasteczkami Oreo, jak były kiedyś, bez żadnej polewy, a tak to zawsze biorę sobie loda z polewą karmelową. Także Kacer po prostu chyba jeszcze nie zna. No po prostu mnie teraz, wiecie, kituje, że wziął niby dla mnie, a wziął dla siebie. Jesteś właśnie, wjeżdżamy do Jeleniej Góry. Do Jeleniej Góry? Dobra. Po jakimś Jeleniu, który spadamy. I dojechaliśmy, właśnie szukamy swojego pokoju. Jesteśmy na piętrze trzecim. Jak widzieliście na przebitkach, jesteśmy w hotelu Radisson w Szklarskiej Porębie. O, jak ładnie, nie? Idę na balkon, jestem ciekawa widoku, bo już widzę, że jest chyba ładny. O, te cykady, czy świerszcze, czy co to? Patrz, jaki mam wielki taras. Ładnie, ładne niebo. I w ogóle mam teraz okazję pokazać wam całą stylówkę na spokojnie. Mam taki zestawik, marynarkę taką i spódniczko, spodnie, za chwilkę. Nie, ważniejsze jest teraz 8. Dobra, i to jest z zeszłego roku, więc nawet nie mówię wam skąd, bo nie pamiętam. Ale Kasia jeszcze mówi o łazience, pokaż. No taka, zwykła, co? Malutka. No, spoko. Można? Można. Zobaczcie, już mogę wam zdradzić, kto z nami jest na wyjeździe. Powiedziałam, że trzy tajemnicze osoby. Już wiecie. Anetka, Tomaszek i Wikusia. Dokładnie. Jemy teraz jedzenie, które nie jest zbyt wybitne, ale nie będziemy oceniać, gdyż spóźniliśmy się na kolację i sprawdzimy dopiero śniadanie. Klaudia teraz je ziemniaka. Jak ziemniak? Ziemniak chyba najlepszy z tego wszystkiego. Ziemniak najlepszy. Słuchajcie, mamy tutaj kelnera, który przypomina nam głównego bohatera z filmu Ratatouille. 40 minut. Czekamy na drinka. Dwa drinki. Okay, jednego drinka. 40 minut. I nie ogarniają panowie. Napinę koladę. Kacper zamówił w trakcie jedzenia kolacji. Przed. Zjedliśmy bo pan przyniósł ogórkową. Nie, spytał, czy dla wszystkich ogórkowa. Ja powiedziałem, dla mnie nie ogórkowa, dla mnie pina kolada zamiast ogórkowej. Wszyscy zjedli ogórkową. Teleportacja do łóżka z holu hotelowego, ponieważ rozładował nam się aparat, akumulator. Kacer mówił wam, że wszyscy dostali ogórkową, a on zamówił w tym czasie, kiedy my zupę, jako pierwsze danie na kolację, on zamówił wtedy pina coladę. No i wyszło tak jak wyszło, że czekaliśmy ponad godzinę na tego jednego drinka pina coladę. Panowie sobie raczej o niej zapomnieli, także no masakra. No, ale ja jestem już w łóżku, właśnie się umyłam, wykremowałam, wysmarowałam, przygotowałam się do spania i jest przed 11, więc nie jest jeszcze tak późno, ale jutro planujemy wcześniej wstać. Kacper z Wiką umówił się na bieganie, ja później chciałam pójść na siłownię, bo mamy tutaj siłownię w hotelu, więc plany są dość aktywne jak na ten weekend i pewnie jeśli są tutaj kobiety, a większość kobiet jednak mnie ogląda, to pewnie zastanawiacie się, jak z tym moim brzuchem, bo mówiłam wychodząc z nagrań, że boli mnie brzuch i obawiam się, że nadchodzą te kobiece dni. Ale słuchajcie, jak na razie spoko, nie boli mnie w ogóle brzuch, pobolał mnie wtedy, chyba mnie tak tylko postraszył, także mam nadzieję, że będzie to wszystko wtedy, kiedy ma być planowane, czyli za 2 dni. No mam nadzieję, że pokorzystam sobie tutaj na spokojnie, bez stresu, z basenów, z jeżdżalni. Mamy właśnie na terenie hotelu również zjeżdżalnię, nie tylko baseny. Także, żeby rano wstać o godzinie, o której planujemy, czas się kłaść spać. Ja się kładę i za moment się z wami witam. Nowego dnia o poranku. There was any sign that our love was in decline.
Hejka kochani, dzień dobry. Wstaliśmy dzisiaj wcześnie. Nagrałam wam troszkę wschodu słońca. Była wtedy godzinka gdzieś 6, może 6:05. I wiecie co, wtedy było super, pięknie, bardzo ciepło. Teraz mamy chwilę po 9 i niestety... 9:17 kogoś. Mówię chwilę po 9. I zebrał się wiatr, zaszło słońce za chmury i według prognoz pogody ma dzisiaj cały dzień padać, także dzisiaj raczej spędzimy sobie dzień w hotelu na basenie. Mówiłam wam, że jest zjeżdżalnia, także może trochę poszalejemy. Mnie trochę znowu boli brzuch, jak rano wstałam, ale dam radę. Mamy chill, mamy relaks, więc będę mogła sobie odpoczywać z telefonem, może z laptopem. Teraz przyszliśmy z samochodu po rzeczy, bo nie zabrałam wczoraj sobie jeszcze kosmetyków z auta. Wzięłam prezenty, które wczoraj dostałam na planie i wracamy do hotelu. Kacper, baseny, szlafroczek i jazda? Nie, na razie nie? Łóżeczko, YouTube i... Co? Małe odpoczywanie po jedzonku. A powiedz, gdzie byłeś rano z Wikusią? No, byliśmy biegać. Dobiegliśmy gdzieś do połowy tamtego budynku i okazało się, że jednak nie mamy formy, a góry nas pokonały, więc poszliśmy pobiegać na bieżni i zrobiliśmy po 2 km z tempem 8,7 bez nachylenia i tak dalej. Pierwszy raz w ogóle biegałem, szczerze mówiąc. Fajnie? Wolę pływać, ale też spoko biegać. A kto tutaj w koszulkach łaukał? Sobie siedzi? Zobaczcie, rodzice tutaj nas promują, korzystają, noszą. Mamy pokój 330 i już wam pokazywałam, ale w miarę utrzymaliśmy porządek. Tam na biurku się suszą Kacpra rzeczy po praniu, po bieganiu. Leżymy sobie, odpoczywamy, ja łyknęłam tabletki przeciwbólowe i już czuję, że jest coraz lepiej, także fajnie. I w sumie plan jest taki, że na razie czekamy na Wikę, trochę sobie z nami posiedzi, a jak przestanie mi całkiem boleć brzuch, to chcę się pomalować i porobić foty, ponieważ naprawdę wnętrze tutaj w tym pokoju jest piękne. Wczoraj ta sytuacja z godzinnym czekaniem na Kacpra drinka i z średnią kolacją nas trochę, tak wiecie, zmieszała, ale dzisiaj było pyszne śniadanko i ogólnie hotel, wnętrze całe jest piękne. Jeśli chodzi o tego vloga, to już go kończę, ale oczywiście nagrywam z tego wyjazdu po skończeniu tego za kilka minut kolejnego vloga, więc możecie się go spodziewać na dniach na moim kanale. Plan jest taki, że będą 3 części z tego wyjazdu tutaj do Radisona, do Szklarskiej Poręby, także śmiało możecie oglądać jak taki mini 3-odcinkowy serial. Dzięki za oglądanie, buziaki, żegnasz się Kacper? Na razie. Pa, pa!